Z pierwszych sondażowych wyników dotyczących referendum w Warszawie wynika, że nie będzie ono wiążące. To sukces Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, która zniechęcała warszawiaków do udziału w głosowaniu nad lasami prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz i która przekonywała Polaków, że szczególnie tych mieszkających w Warszawie, że to tak naprawdę akcja polityczna, za którą stoi Jarosław Kaczyński. I też Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość, jest największym przegranym tego referendum. Postawiło wszystko na jedną kartę i upolityczniło niezwykle tą inicjatywę zorganizowaną przez burmistrza warszawskiego Ursynowa, Piotra Guziała. Hanna Gronkiewicz-Waltz, cóż, dostała od wyborców żółtą kartkę, ponieważ jednak 20-kilka% mieszkańców Warszawy zdecydowało się pójść i wziąć udział w takim głosowaniu, które miało przesądzić o jej odwołaniu. Z kolei PiS dostał czerwoną kartkę.